Dzień dobry, witam Was w tych pięknych, nadwodnych okolicznościach przyrody. Dzisiaj zapraszam Was do... Do czego? Dzisiaj zapraszam Was do prezentacji i recenzji, jakich na internecie jest wiele, czyli gówno wiem, a się wypowiem. A powodem nagrywania takiej recenzji jest zmiana jednostki pływającej z pontonu na fonton, jednakże mniejszy, ale z kolibri na kolibri, z 450 na 330. Już była pora na wymianę, bo 450 była bardzo solidnym, dużym, porządnym sprzętem, jednakże rozpakowywanie tego i wodowanie, o, wiatr wieje, to była wręcz mordęga, to było za ciężkie. Tutaj cały zestaw waży mniej niż tam sama guma. Do zestawu dołączył jeszcze nowy silniczek Haibo 70 lbs-ów. No jak przy tym pontoniku, przy takim wietrze, radzi sobie bardzo dobrze. Zobaczymy jak z żarciem baterii, bo jest naprawdę wielki, czyli prąd zapewne też uwielbia. No tu ktoś łajbę porzucił. Co ona taka zgnita. Dobra. Zaczynamy rozpakowywanie. Najcięższy klamot. O Jezus Maria, jakie to jest ciężkie. W ogóle w połowie pusta. Jeszcze można by było, nie wiem, dwójkę małych dzieci schować, jakby ktoś chciał. O! O! Ładne. Aha. Ta pompka tu średnio pasuje. Trzeba coś wymyślić. O, teraz jo. Dobra, teraz rzecz, która była wręcz zmorą w poprzednim pontonie, czyli podłoga. Bo to jest teraz tak. Nie, coś mi tu nie pasuje. Muszę wejść, niestety. Coś tu wlazło. Trochę sprężynuje. Musiałem spuścić z tego jednak powietrze. Dobra, pompujemy dalej. Jednak trzeba manualnie trochę dopompować, bo ta elektryczna troszeczkę jej brakuje do pełnej sztywności gumy. Jezus Maria. O. O Boże kochane, jakie to wszystko ciężkie teraz robią. I tak to się prezentuje. Dobra, już na wodzie. Teraz trzeba podłączyć motor. I uwaga. Płynie. Na takim Endziewiczym rajsie jeździ się ze mną moja dziewczyna. Najwspanialsza na świecie. Pomachaj wszystkim, czekaj. Jest na razie obsrana jak kot nad wanną, bo się nigdy nie pływało na takich cudach. A ja oczywiście korzystając z okazji, no musiałem zabrać wędeczkę.
No i ujęcia będą teraz z klaty, bo trzeba sterować, bo trzeba łowić, bo to nie jest takie heche-meche. I wiatr wieje, pewnie będzie szumić. Dobra, w sumie na wędkarski content odcinka. Zapraszam Was jakby w drugiej części mojego pływania, gdy moją dziewczynę wymienię na mojego ojca. A teraz może słów kilka o pontonie. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem, bądź czymkolwiek, to może coś tam powiem. Takie plusy, które widać na pierwszy rzut oka, no to jest ten plus tutaj na akumulatorze. Później jest tutaj plus na wtyczce od akumulatora. To są kable zrobione na stałe. I ten plus tutaj na kablu od silnika. No to takie trzy pierwsze plusy, które tak widać na pierwszy rzut oka. No na razie więcej plusów nie widzę. Tu jest w nazwie modelu minus, ale mi się wydaje, że to będzie przecinek. A, tu są jeszcze dwa plusy. Także no dość sporo jest plusów do minusów na tym, w tym silniku i w tym pontonie. Jeśli chodzi o model, to jest KM 330. I to jest co? Nie wiem, czteroosobowy. Plus, nie wiem, jedna osoba i walizka może też to zabrać. Made in Ukraine. Ukrainę. Także jest prosto z samej Ukrainy. Guma jest, no jak w Kolibri, porządna gruba guma, porządne klejenia. Ta linka jest taka cieńsza, mi się wydaje. W tamtym modelu tej 450 była grubsza. A w ogóle Wam wstawię teraz zdjęcie tej 450, jak to wyglądało. W ogóle te pokrowce są fajne na te ławeczki, to jest igła, bo ta decha tak nie boli w dupę. Jeszcze jest ładnie wyszyte. Kolibry, takie ładne te pomarańczowe te. No coś to jest, takie pomarańczowe, plastikowe, jakieś rzymyki. No bardzo profesjonalnie to wygląda. Fajna jest w ogóle ta kolorystyka, miał być zielony, ale później się okazało, że zielonego nie ma. Są szare, a oglądaliśmy z kolegą szare i były takie jasno szare, wręcz takie białe, to było brzydkie, a ten jest taki fajny, taki ciemny szary, nie uważasz? Tak, uważam, bardzo ładne. No to uważaj teraz. Oczywiście idąc też logicznym tokiem rozumowania, mając wtedy duży ponton, mieliśmy mały silnik, bo było około 40 lbs-ów, to teraz mając mniejszy ponton, no logicznie kupiliśmy większy silnik, 70 lbs-ów. Nie wiem, jak to było, że my pływając tamtym pontonem na tamtym silniku mówiliśmy, że jest fajnie. Jak to fajnie, to jest dopiero teraz. Tu się ten, o wyciąga. Można się położyć, o Jezu, krzoki. Można się położyć gdzieś tam na środku, sterować sobie ze środka pontonu. Dziwna rzecz, jak dla mnie, maksimizer, nie? Poprzedni silnik był normalnie taki biegowy, a ten maksymizer, no już się przyzwyczaiłem trochę, ale na początku było to bardzo dziwne. Ona ogólnie tak, ten starter reaguje tak po czasie, tak po sekundzie i takie było pierwsze, odkręciłem, nie działa i nagle tu. Mam pomysł. Sprawdzimy, ile to płynie, jak szybko. Dobrze, że gówno widać, a nie, coś widać. Dobra, to zaczynamy. Pomału tu dryfujemy, dlatego jest 1 km na godzinę. W połowie prędkości. O! Dobra, dajemy na full. No, wcale wiele nie przyspieszył. Ale tu jest jeszcze takie coś jak tryb sport. Uwaga! Rozpędzi się do 7? Chyba nie. 6 km na godzinę. No może nie jest to zawrotna prędkość, ale na takim małym pontoniku całkiem sympatycznie. Dobra. Teraz przenosimy się parę godzin w czasie. I zapraszam Was na content wędkarski dzisiejszego odcinka. Ja jeszcze nie wiem, czy będzie coś brało,
A jak coś będzie brało, to wstawię to na miniaturkę. To już będziecie wiedzieć, czy był jakiś okoń, szczupak, czy cokolwiek. Zapraszam. Ty, to jest ryba? Co to tu wyrżnęło? Pukało, pukało, ale to nie walczy. Nie, my płyniemy. To zahaczyłeś chyba. No, gałąź, rzeczywiście. I będzie pierwsza rybka na nowym pontonie. Jest. Jest. Tak biły w końcu się któryś złapał. Ale założę chyba tego mniejszego. Podłubiemy sobie tutaj tych małych. Nastrój się ładnie. No. Przy samej burcie wziął. O, ale liczy się. A mi tak właśnie on tak pukał. Dziwnie, bo ten. Mówię, coś uderzy chyba, bo przestał pracować. Ogonek. Mówię, co tero? Tam przy tym spinerze jest ten? Co? Kotwiczka czy? Tak, podwójna. Aha. Mówię, przestał pracować ogonek. I tak szarpnąłem. I tak przy żywie stał tutaj. No i to siedzi. Jeszcze raz zaryzykuję. Może nie zahaczę. Wydaje się, że tam w tym drzewie siedzą. Weź tam wrzuć i nie zerwij. Tu już zrzucił. Widziałem, jak po wierzchu ganiał. Spadł? No. Kurde. Jest. Już tu musiał być. Chodź tu, diable. Ale ciepły jest. No. O, puść pazura. I ten nie był głęboko. No, był gdzieś tak w toni. No i tak się kończy szarżowanie na elektryku. Jak nie wie się, ile bateria trzyma. Trzeba na popajach wracać. Dobra, wy już wiecie, czy coś złapałem, czy nie. Ja jeszcze nie wiem. Ogólnie zaczyna się robić zimno. Lipiec w tym roku jest wręcz wspaniały. Także... No jest fajnie, fajnie, no. Fajnie. Czuć lato, no. Czuć lato, wakacje. Fajnie się w ogóle wyjeżdża, słuchajcie. Tak, tak, nic. Tak wspaniale. No. Także ten... Dobra, dopłynęliśmy na początek jeziora, albo na koniec. Zwał jak zwał. Wracamy? Wracamy. Dobra. To kita.
jak to się nagrywa. Trzcina jest na tej obiektywie. Dobra, teraz składanko. Najcięższy klamot. Opa. Tu muszą być koniecznie kółka, bo to ciężko się wyciąga. Chodźmy z akumulatora, po trawie poszedł jak po śniegu. Tu jeszcze mieliśmy akcję ratunkową z wody, bo tu Państwu akumulatory klękły. Trzeba było holować, ale maluszek dał radę. Kurde, i zakończenia zapomniałem nagrać. Jeśli Ci się podobało i chcesz wesprzeć rozwój mojego kanału, zostaw jakiegoś lajka, subika, może jakiś komentarz. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Do następnego, cześć!